Kuba Kowalewicz dla MMA Rocks. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich. Jutro KSW 26. Jeszcze kilka dni temu chyba myślałeś, że w innej roli będziesz tę galę oglądał, raczej z Arbim i Zanzorem gdzieś w narożniku, a wychodzi na to, że walczysz. Kiedy się dowiedziałeś, długo się zastanawialiście, jak zareagowałeś, kiedy pojawiła się oferta, żeby nagle wskoczyć? Jako jedyny zauważyłeś to, że mogło być to dla mnie zaskoczeniem, także dzięki. No faktycznie, chciałem być w tej roli pomocnika, tak rozgrzewać chłopaków, tam dopingować ich, ale jednak okazało się, że dali mi włodarze KSW szansę, za co im bardzo dziękuję. Jak to się stało? No w poniedziałek po pierwszym treningu poszedłem spać jakoś o 15. Przebudziłem się 19:20, patrzę na telefon, tam 9 połączeń odebranych od trenera, 5 od taty, mówię sobie, kurde, wojna wybuchła, nie wiem, tak nie, zaskoczenie, nie odzwoniłem do trenera. Pytam się, trener, co się stało? On mówi, że jest szansa zawalczenia na gali KSW w sobotę. Tata od razu mi powiedział, że tata jest na tak, także ja też od razu się zgodziłem. Z początku myślałem, że to jeszcze sen, ale hej, jak już poszedłem do toalety, przypukałem twarz, także od razu taki ogień we mnie wszedł. Dostałem takiego podwójnego powera, poszedłem na wieczorny trening i już robiliśmy właściwą robotę, także żadnych kontuzji nie mam, dobrze jestem przygotowany, więc będziemy walczyć. No jedyne, co właściwie mogłeś robić w ramach przygotowania konkretnie pod rywala, to obejrzeć jego walki. To powiedz, jak oceniasz Sergeja Grycicha, czego się po nim spodziewasz jutro? No Sergiej mocny zawodnik, coś można powiedzieć w stylu Anzora, wywodzący się z sambo, będzie chciał na pewno pójść po moje nogi. Myślę, że nie będzie nawiązywał walki w stójce. Na pewno dużo dusi, lubi poddawać zawodników w parterze, ale też potrafi mocno uderzyć. Tam jakieś obrotówki widziałem, też kopie, więc na pewno trzeba będzie zachować dystans i rozważnie podejść do tej walki, bo jest na pewno bardzo doświadczonym zawodnikiem i na pewno będę musiał się bardzo skupić, żeby wygrać tą walkę, bo to jest moja wielka szansa. Twoim takim głównym atutem będzie to raczej przewaga warunków fizycznych, bo on tyle ile wniósł, to tyle przywiózł. On robił wagę właściwie do góry. Jak z nim rozmawiałem, to musiał dobijać do tego, żeby być blisko 70. Powiedz, ile planujesz mniej więcej odzyskać, żeby ważyć jutro i czy rzeczywiście uważasz, że to będzie twój taki atut, te warunki fizyczne? Znaczy ja to też dużo wagi nie robię, ja tam miałem 3,5 kilo chyba w poniedziałek miałem, teraz odzyskam, nie wiem, 72,5 będę miał, nie wiem, tam wagę po wadze się nie kontroluje, nie tylko się wpierdziela. Będę dużo jadł, będę starał się jak najwięcej tego złapać, oczywiście, żeby mieć dużo siły. No, wielki respekt dla Sergeja, że przyjechał z daleka i bardzo mu dziękuję, że podjął walkę i mam nadzieję, że stoczymy bardzo dobry bój i niech wygra lepszy po prostu. No to nie było na pewno pierwsze pytanie, ale jedno z pierwszych pojawiło się, co w takim razie z walką z Marcinem Wrzoskiem na gali Slugfest Management w kwietniu, 5 kwietnia, czyli za 2 tygodnie. Oczywiście ta walka będzie miała miejsce, jak nie będę miał złamanej ręki, złamanej nogi, to oczywiście wyjdę, wiesz, poobijany będę na pewno, więc to się zregeneruje. Ja jestem jak najbardziej na tak, jak nie będzie większych kontuzji, nic pozrywane, także wychodzimy, normalnie będziemy się bić, nie będziemy odmawiać. No to tempo, jeśli dojdzie też do tej walki na Slugfest, to czy nie za duże tempo Arena Berserkerów, KSW i teraz, no to ty w 3 miesiące skoczysz więcej walki, niż niektórzy zawodnicy toczą rocznie. A na amatorskim pucharze KSW tończyłem 5 walk, z czego w pierwszej walce miałem rozpierdzieloną nogę tak, że ledwo mogłem na niej stanąć, więc 5 walk w jednego dnia, więc można też tak powiedzieć, że wielkie tempo walk. Nie, moim zdaniem, wiesz, to się jakoś nie przekłada, jak jestem zdrowy, nie mam żadnych większych kontuzji, także myślę, że można toczyć te walki. Psychicznie jestem dobrze nastawiony, jak zdrowie pozwala, to możemy toczyć walki. Dobra, to dziękuję Ci bardzo, ja życzę powodzenia i żebyś uniknął jakichkolwiek kontuzji. Jakbyś chciał jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to jest chwila dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu sponsorowi druk24h.pl za wielką pomoc w filmie od odżywek IHS, od sprzętu Professional Fighter. Chciałbym też dedykować tą walkę mojej siostrzyczce kochanej, która codziennie się za mnie modli i mówi, że to dzięki niej wygrywam te walki, bo się za mnie codziennie modli, także dziękuję siostrzyczko. Mojemu trenerowi, który jest takim twardzielem, że nawet z 3 wybitymi palcami potrafi nas przetarczować wszystkich
i widzę ten ból na jego twarzy, ale i tak on nic nie powie, mówi tylko, że jest wszystko dobrze. Także dziękuję trener, dziękuję moim partnerom i w tych, co we mnie wierzą. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do jutra.